Cześć, witam Was w odcinku z przeglądarki. Dzisiaj chciałbym omówić jakby rok 2022, który się już skończył, co się w nim zmieniło, co się w nim pojawiło. Taki krótki materiał. Dobra, cóż, zacznijmy od wyświetleń. W zeszłym roku było 4000, w tym roku są 16 tysięcy. To jest wielka różnica, moim zdaniem, tak szczerze. Nie spodziewałem się takiego wyniku, nigdy bym się nie spodziewał. Jeżeli chodzi o godziny, 479% więcej niż w poprzednim roku. To jest też bardzo zaskakujące, w sensie no, sam bym się nie spodziewał, że kiedykolwiek będę miał takie wyniki. Jeżeli chodzi o subskrypcje, to w zeszłym roku mieliśmy minus 5, w tym roku mamy 122 na plusie. Posty, jak to w postach wygląda? Jedno wyświetlenie? 10 wyświetleń, 20. A, to tam pierwszy post, co wysłałem. Dobra, to tam. Mniejsza o to. Szukiwarka. Dobra, mniejsza o to. Nie potrzebujemy tego. Mamy 310 subskrypcji w tym roku. Zobaczymy, ile będziemy mieli w przyszłym. No i co? Chyba by było na tyle ode mnie, także na pewno będzie więcej Tower Defense Simulator, bo z tego co widziałem, bardzo lubicie tą grę. Co tam będzie jeszcze? No przede wszystkim udało mi się naprawić mikrofon, jak sami słyszycie. Wystarczyło sformatować komputer. Czyli no, wszystko muszę instalować od nowa, ale działa. To jest najważniejsze, póki co. I co dalej? Czy będą jakieś nowe serie? No przede wszystkim musimy dokończyć Krampus is Home. Dokończymy Minecrafta, znaczy nie wiem, czy go przejdę w pełni, ale dokończymy. Do pierwszej śmierci pewnie. No, jakoś jak umrę, no to już koniec. Chociaż nie gram na hardcore, to też. Dobra, zobaczymy kiedy indziej. No i co, dzisiaj jest taka najbardziej, jakby to powiedzieć, perfekcyjna miara, bo jest od 31 grudnia do 1 stycznia, więc tutaj 1 stycznia, równy rok, 365 dni. Bardzo dobry, jakby to jest dobra skala. Wczoraj miałem jeden dzień mniej, także zdjęcie na postach się nie do końca może zgadzać, ale teraz się zgadza, także. No dobra, chyba wyczerpałem już ten temat 2 minuty temu, także dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia na jakimś pewnie Tower Defense czy coś. Trzymajcie się i cześć. Możecie opisać na przykład, jak wam minął nowy rok, jeżeli chcecie. Także do zobaczenia. Signs are hardest at its core.